Magiczny łabędź. Dawno, dawno temu w odległym małym miasteczku mieszkała rodzina trzech braci. Nazywali się Jack, Leo i Peter. Najstarszy Jack był piekarzem. Potrafił piec chleb i ciastka najsmaczniejsze na całej ziemi, a ludzie z całego świata przychodzili je kupować. Leo, drugi brat, był nauczycielem. Był bardzo mądry, a dzieci, które uczył, bardzo go podziwiały. Peter był najmłodszy, ale nie miał żadnych talentów, które by go wyróżniały. Był miłym i uprzejmym młodym mężczyzną, ale często odczuwał smutek, gdy obserwował brata w pracy. Jego bracia byli dla niego okrutnie podli. Zawsze wyśmiewali go bezlitośnie, ponieważ uważali, że są bez porównania lepsi od niego. Nigdy, przenigdy nie byli dla niego mili. Co to jest? To zupa, bracie. Zrobiłem ją taką, jak lubisz. Zupa? Tę kolorową wodę nazywasz zupą? Nie podoba mi się to definitywnie. Mój biedny, dobry chleb marnuje się na ten słony, cebulowy napój. Zabierz to! Naprawdę! Jack jest tutaj najlepszym piekarzem. Ja jestem wybitnym nauczycielem, jak wiesz. A ty co niby potrafisz, co? Ja umiem... Cóż... Nie potrafisz nawet ugotować poprawnie zupy. Ty naprawdę jesteś naszym bratem? Ja wychodzę. Peter, posprzątaj ten cały bałagan, który zrobiłeś. Co? Zaczekaj. Ale co z... O, masz teraz cały wielki garnek dla siebie, mój głupi, bezużyteczny bracie. Biedny Peter był bardzo zraniony, ale usiadł i nic nie powiedział. Następnego dnia Peter poszedł do lasu i usiadł w spokoju. Rozmyślał o życiu, które wiódł i o tym, jak niegrzeczni byli jego bracia. I co ja mam zrobić? Obaj moi bracia są bardzo dobrzy w tym, co robią. Czy naprawdę jestem taki beznadziejny? O czym tam bredzisz, niemądry młodzieńcze? O! Starzec podszedł do Petera i jęknął, gdy usiadł powoli obok niego. Na co tam narzekasz, będąc takim młodym? To nic ważnego. Tak tylko głośno sobie myślę. Cóż, jeśli twoje nie było ważne, to posłuchaj mojego. Mam wiele spraw do narzekania. Tak? Na przykład jakich? Na przykład ten piekarz Jack. Co za okropny piekarz. Jego chleb jest tak twardy i tak brzydko pachnie, że czuję się, jakbym wąchał własne stopy. To nie może być jego chleb. Ja próbowałem jego wypieków. Chleb jest prawie tak pyszny, jak słodkie ciasto. To posłuchaj tego. Jest taki nauczyciel, z którym rozmawiałem wczoraj. Myślałem, że będzie inteligentny, ale był wyjątkowo głupi. Współczuję dzieciom, których uczy. Jak on miał na imię? Tak, to Leo. Leo? Słyszałem, że jest tutaj najlepszym nauczycielem. Jego uczniowie bardzo go szanują. Myślę, że jednak się mylisz. To zabawne. Twoi bracia tak źle cię traktują, a jednak nie powiesz o nich nic złego. No cóż, to moi... Zaraz. Skąd wiesz, że są moimi braćmi? W tej chwili stary, narzekający mężczyzna zmienił się w uroczą wróżkę o głosie czystym jak kryształ. O! Kim jesteś? Jestem wróżką dobrych serc. Podglądałam cię wiele razy i zauważyłam, jaki życzliwy jesteś dla tych, którzy z ciebie szydzą. A, więc wiesz o wszystkim? Cóż, tak, wiem. Peter, pozwól, że ci pomogę. Świat jest ogromny, a jeśli jesteś tutaj nieszczęśliwy, dlaczego nie opuścisz domu i nie znajdziesz swojego własnego miejsca? Ale dokąd miałbym pójść? Co miałbym robić? To ci powiem.
Kiedy wyruszysz w podróż, zobaczysz mężczyznę smacznie śpiącego pod drzewem. Będzie miał przy sobie pięknego białego łabędzia, którego musisz związać i zabrać ze sobą. Dobry towarzysz moich podróży? Nie tylko dobry, ale magiczny. Gdy ktoś go zobaczy, będzie chciał dotknąć jego uroczych, miękkich piór. A kiedy to zrobią, krzyknij: "Trzymaj się, mały łabędziu!" Przyczepią się do niego. W ten sposób wiele ludzi doczepi się, a wraz z nimi wszyscy pójdziecie prosto do pałacu, a tam spotkasz swoje przeznaczenie. A dlaczego prosisz mnie o zrobienie tak dziwnej rzeczy? Dowiesz się, kiedy nadejdzie czas. Pamiętaj, żeby zrobić tak, jak ci mówiłam. A kiedy skończysz, powiedz łabędziowi: "Puść ich, piękny łabędziu", a wszyscy będą wolni. No, to do widzenia, słodki Piterze. Wróżka machnęła magiczną różdżką i zniknęła w powietrzu. Było już późno. Peter wrócił do domu przygotować posiłek dla swoich braci, zanim wrócą. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Peter wyszedł z domu, starając się nie obudzić braci. Szedł długo, aż słońce zaczęło wschodzić. Po drodze, tak jak powiedziała wróżka, natknął się na ogromnego mężczyznę śpiącego głęboko pod drzewem, a obok niego był najpiękniejszy łabędź, jakiego Peter kiedykolwiek widział. Ha! Ten człowiek śpi! Zabranie łabędzia będzie łatwe. I rozwiązał linę, a następnie szybko i po cichu zabrał łabędzia. Wkrótce dotarł do królestwa. Niósł swojego łabędzia, idąc ulicami, oglądając wszystkie cudowne rzeczy wokół niego. Podczas spaceru dostrzegł mężczyznę wpatrującego się w łabędzia. Ej, chłopcze, ten łabędź jest po prostu wspaniały. Czy mogę go pogłaskać? O, oczywiście, że pan może. Proszę, śmiało! Mężczyzna dotknął łabędzia z radością i zaczął go głaskać. Trzymaj się, mały łabędziu! I natychmiast mężczyzna przyczepił się do łabędzia. Nie mógł oderwać od niego dłoni, bez względu na to, jak bardzo walczył. Dlaczego przyczepiłem się do łabędzia? Dlaczego nie mogę wziąć ręki? Czy to magia? O, pomocy! Peter tylko uśmiechnął się do mężczyzny i zaczął iść. Mężczyzna ciągle wołał, ludzie zaczęli ich obserwować. Wśród ludu wyłoniła się sprzątaczka. Zobaczyła mężczyznę przyklejonego do łabędzia i podeszła mu pomóc. Pomocy! Niech mnie ktoś uwolni! Tutaj! Złap mnie! Uwolnię cię! A gdy tylko Piotr to zobaczył, krzyknął głośno. Trzymaj się, mały łabędziu! I teraz biedna sprzątaczka dołączyła do rozgniewanego mężczyzny. Co to jest? Puść mnie! Puszczaj, no ale już! Auć! Przestań mnie bić tą brudną szczotką! Razem szli ulicą, będąc ze sobą cały czas połączeni. Zobaczyli ich mieszkańcy i zaczęli się śmiać z ich wyglądu. Po drodze spotkali klauna na monocyklu. Ho, ho, ho! Widzę tutaj małe słoniki trzymające się za ogony ich matek. Dlaczego ich naśladujesz? Przestań się nabijać i uwolnij nas! A gdy tylko wyciągnął rękę, Peter krzyknął głośno. Trzymaj się, mały łabędziu! Puść mnie, albo się przewrócę! Ale ja ciebie przecież nie trzymam! Kłamca! Oszukałeś mnie! Puść mnie natychmiast! Nie! Ludzie śmiali się, widząc pochód przyklejonych ludzi do ogona łabędzia. Razem udali się do pałacu. Już prawie dotarłem do pałacu, ale nie mam pojęcia, co mam robić. I właśnie wtedy nadjechał najpiękniejszy złoty powóz. W nim siedziała urokliwa księżniczka Lia. Była niezwykle piękną, młodą damą, ale przestała się uśmiechać i śmiać od dnia, w którym umarła jej mama. Ale gdy spojrzała na pochód ludzi połączonych w tak zabawny sposób do końca pierzastego ogona łabędzia, wybuchnęła śmiechem. O, rany! O, nie mogę!
nieznaczna kolejka. Król usłyszał wieści o swojej córce księżniczce i jej śmiechu. Posłał po tych, którzy ją rozśmieszyli. A kiedy weszli i on ich zobaczył, król sam wybuchnął śmiechem. To najzabawniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Peter był tym wszystkim rozbawiony. Spojrzał na wściekłych i zdezorientowanych ludzi, którzy znaleźli się w tym bałaganie i bardzo im współczuł. Myślę, że pora już ich uwolnić. Puść ich, piękny łabędziu. I od razu cała kolejka ludzi była wreszcie wolna. Czuli wielką ulgę, ale ogarnęło ich takie przerażenie, że wybiegli z pałacu z wielkim krzykiem. To ty jesteś mężczyzną, który rozśmieszył moją córkę. Cieszę się, że po tak wielu latach słyszę jej piękny, szczęśliwy głos. Nie wiem, jak ci dziękować. Moja przyjemność, drogi królu. O, rety! Jaki piękny łabędź! Wygląda, jakby był prosto ze śniegu. Czy mogę dotknąć? Oczywiście, pani. I kiedy go głaskała, spojrzała i zdała sobie sprawę, jak przystojny jest Peter. Młody człowieku, czy jest coś, czego pragniesz jako nagrodę za rozśmieszenie mojej córki? Cóż, wasza wysokość, nie pragnę niczego więcej niż poślubić twoją piękną córkę. Jej głos, gdy się śmieje, brzmi jak dzwonienie dzwonów. No, dobrze, cóż, tylko nie jestem pewien, czy... Tato, też chciałabym go poślubić, bo jest jedynym człowiekiem, który potrafił mnie po prostu rozśmieszyć. I tak następnego dnia księżniczka Lia i Peter wzięli ślub podczas wielkiej i hucznej ceremonii. Lia, jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką widziałem, a twój uśmiech rozświetla cały mój świat. Obiecuję, że zawsze będziesz się śmiać i uśmiechać. Och, kocham cię, Peterze. I tak oto żyli długo i szczęśliwie. A Peter zdał sobie sprawę, że nie musi być kimś wyjątkowym, żeby zrobić coś dobrego dla innych. Uświadomił sobie, że bycie sobą uszczęśliwiało nie tylko jego, ale także otaczających go ludzi.